Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Mad Maxie. Dobra, mamy parę misji pobocznych do zrobienia, chyba ze cztery. Mamy, no parę, cztery misje poboczne. To jest jeden cel, tu mamy drugi cel. Znajdź wóz kruszopióra, dobra, co tu jeszcze mamy, gdzie tu jeszcze mamy, tu coś mamy, to jest chyba dla nadziei misja. I? Aha, dobra, i w Czarnym Mieście jest kolejny punkt w środku. Na paru informatorków się pokazało. Chyba nieodkryte wcześniej przeze mnie. Miejsca poszukiwań. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, też nie 10 wcześniej nie znalazłem i tyle. Aha. Ale to sobie, wiecie, zrobię jak będę mógł. Dobra, jeśli on po te części może. Blokujemy sobie szybszą naprawę naszego Magnum Opusa, to się może na pewno przydać. No wiecie, no szybsza naprawa to szybsza naprawa, no. Zawsze to jest fajnie. Później pojedziemy sobie chyba po ten wóz, kurwa, kruszopióra. Żeby tak było, wiecie, no ja wiem, że tutaj jest jedno obok drugiego w sumie. Ale pojedziemy po wóz kruszopióra, oddamy wóz i wtedy zrobimy tą poboczną w Czarnym Mieście. Myślę, że tak będzie najbardziej optymalnie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie pamiętam, co tam w Czarnym Mieście miałem zrobić, chociaż kurna sprawdza, znaczy było to przed chwilą. Ale to się dowiemy, wiecie, w swoim czasie. Dobra, tutaj mamy jakiegoś koleżkę, którego mógłbym sobie, wiecie, obadać, ale dobra, tych informatorków to już tam... Naprawdę, oni nie mówią jakoś za specjalnie ciekawych rzeczy. Zazwyczaj to są jakieś, wiecie, 25 gratulacje. Że tam, ja tak sobie tutaj, wiecie, nie, zmniejszam zagrożenie i tak dalej, dzielą się ze mną złomem. I to jest praktycznie tyle. I także, no nie ma sensu i tego pokazywać nawet w żaden sposób. Dobra, ej, tą ścieżką jeszcze nie jechałem. Tam od razu będzie chyba miejsce do splądrowania gdzieś zaraz obok. Poczekajcie chwilę. Okej, podobno, że jakieś problemy z internetem były u mnie, znaczy z Wi-Fi. No, możliwe, nie wiem, coś świruje mi ostatnio internet, także... Dzisiaj wszystko jest możliwe. Serio. Słaba konstrukcja. To ja mam tam wejść, nie? No raczej nie wjadę. Pytanie, czy tu będą jacyś przeciwnicy, czy nie. Od razu przy okazji mamy miejsce do splądrowania. Fantastycznie. Ktoś tu jest? Nie, zdziwienie. Chciał mnie za... Dlaczego oni we mnie rzucają kamieniami? Chcę skontrować tego żółtego, bo ich nie lubię. Dobra, tego dobiję. Tego też w sumie nie lubię gościa. Kurwa, żółty! Spierdalaj. Nienawidzę, jak mnie ktoś unika. Znaczy, jak ktoś unika moich ciosów. Są tu przeciwnicy, patrzcie. No to już ciekawie. Dobra, 2 z 8 złomów. Czy ja tu czegoś nie ominąłem na samym początku? No pewnie, że ominąłem. W końcu jak jest jeszcze miejsce do splądrowania, no to warto je odhaczyć, nie? Przynajmniej miałem takie zawsze wrażenie, że warto jest już to sobie zabrać, jak się jest w danym miejscu. Tak jak jeszcze do obozów, to można sobie wrócić, ale te miejscówki do splądrowania są niektóre tak przejebanie zrobione, że kurwa, no wracać się tu nie chce dosłownie. Rzucają tymi kamieniami. No hono tu, frajerze. Nie będziesz mnie tu bił. I hadong będzie... Nie, jeszcze. Dobra, już po nim. A dlaczego akurat kamieniami?
Jakieś takie długaśne to miejsce do przeszukania. Patrzcie, gdzie ja mam dojść. O, pięknie. Dosłownie wparowałem w gościa. Co tu my tu mamy? Strzępek historii do zabrania. One przejmą całą planetę, stary. Spójrz na tę małą, dziwaczną główkę. Modliszki, co? Robale były smaczne, ale też ich zabrakło. No, widzisz, Max. Widzisz, nawet robale się pokończyły. Dobra, zbierz złom. Miejsce splądrowane w 100% i teraz jestem zadowolony. I mamy klucz! Dobra, kluczowa sprawa. Zdobyłem dla czemu jego klucz francuski. Szybsze naprawy znacząco zwiększą moje szanse przetrwania. Fantastycznie, fantastycznie. Czy ja to mogę już zamontować we warsztacie? Na pewno. Jej! 30% szybciej. Stówkę. Czcigodny klucz czuma. I... no... 600. Okej, okay, pięknie. Czy tutaj mi się coś w ogóle odblokowało? Nie, chrzest ogniowy muszę ten zrobić. Tutaj nie ma dymu, trzeba zrobić. No i tu już mam resztę porobione. Zostało mi tylko odblokować V8. Ktoś tu jeszcze gada, ale nie wiem gdzie. Dobra, nie będę się tym zajmował. Splądrowane mam na 100%. Tutaj nie wiem skąd oni się wzięli. Tak, no tak, mi się ten... furia załączyła, to mogę go atakować. Wtedy on nie jest taki szybki. Tutaj coś mam do zebrania, no to sobie oczywiście zbierzemy. Dobra, nie wiem skąd oni się wzięli, oni musieli się gdzieś wcześniej schować, ja ich nie zauważyłem, oni mnie nie zauważyli i tak wyszło pewnie. Że wiecie, że żeśmy się nie zauważyli. Czy ja mogę sobie zrobić szybką podróż? No pewnie, że mogę, tylko pytanie, gdzieś stąd chyba, nie? Bo stąd, no. Będę miał najbliżej. Lecimy do kruczopióra, zakradniemy mu auto. Zawieziemy koledze w Czarnym Mieście. No i dobra. No kurwa, chciałbym już... Ej, zaraz. Zaraz, nie to. A nie, dobra, ja myślałem, że ja mam te filtry założone, to są turbinki. Myślałem, że mam, kurwa, wiecie, słabsze ulepszenie, kurwa, do tego, do silnika. Ale niestety się pomyliłem. Taki, wiecie, pierwszy rzut oka, nie? Że to tylko wystające filtry stożkowe, a tu, patrzcie, taka zamiana. Nos mnie spędzi. Kawałek prostej zdążę? No powiedzmy, no. Nie wiem czemu ta gra tak każe zawijać czasami śmiesznie. Jakbym nie mógł, ale nie, w sumie to pokazuje, wiecie, jazdę po drodze, a nie w terenie, jak w dekru bywało. Że GPS mi kazał jechać między jakimiś kurwa dupnymi drzewami i domkami. A tutaj gra stara się trzymać tych dróg. Nie wiem czy to jest dobre czy nie, ale zawsze mogłaby też pokazywać drogę na skróty. Jakiś kolega sobie stoi. Urwę mu koło. Myślałem, że mam tego grzmota, chciałem go wysadzić, ale... już trudno. Pomyliłem się. Znowu. Dzisiaj w ogóle mam jakiś dzień pomyłek. W tym Mad Maxie. Fuck my life. No serio, musiał mnie tak na czymś wybić, kurwa. Dalej mam oznaczoną, kurwa, część do projektu. Nie wiem dlaczego, wiecie co? Nie wiem dlaczego. Jakiś chyba błąd. Powinno się to odhaczyć, jak się zebrało, no ale...
Nie powiem, gra ma sporo bugów i to takich, wiecie, widocznych i rażących, i które się są dosyć częste pod względem występowania. Jak właśnie wiecie, nieznikające znaczki, czy tam, nie wiem, kurwa, losowe ragdole. I tak po prostu, wiecie, z dupy. Ale mimo wszystko gra się przyjemnie. Przynajmniej jest dobrze zoptymalizowana i nie krzaczy się, nie kraszuje. Nie wyłącza z nienacka. 740 sztuk złomu, dziękuję. Nie wyłącza się z nienacka, nie ma jakichś takich dziwnych fazów. Zabierz wóz i doprowadź go do krzykacza. No dobra. Co tu tak sniki sniki, czy nie? Mało paliwa, co? Wyjdę sobie, jak ma być mało paliwa. Oczywiście towarzystwo jakieś przyjechało, nie? To jest kurwa podejrzane. Ty kolego ginie, a nie my turn. Dobra, wszyscy. Paliwo by się przydało. Ja powinienem mieć chyba w Magnum Opusie jakieś. Jeszcze ktoś jest. Tak patrzę, że ja w sumie w trybie furii biegam. Ej, no jeszcze ktoś. Serio, ilu was tu jeszcze przybiegnie, co koledzy? Dobra, ten nie żyje, ten też już może się pożegnać z życiem. Chciałem tylko zatankować, no. Dobra. Czy ja tu mam jakiś kanister? No oczywiście, że nie mam. Ja pierdolę. Dlaczego? Ja go zużyłem. Dobra, tutaj na pewno mam jakieś znajdźki z kolegów. No, a nie, to jest tylko broń. Ale widzieliście, jak momentalnie przyjechali, co? My tu wachy nie mamy. Bądź co bądź. Nie wiem, czy tu znajdę jakieś kanistry w ogóle. Nie jestem pewien, czy tu jakieś były. Ale chyba nie. Niby tutaj mam znaczek, kurwa, paliwa, nie? Ale... Dobra, są tu jakieś. Weź kanister. Zatankujmy tamto auto. Dlaczego one nie mają mało paliwa zawsze, jak ja chcę sobie coś wziąć? Ostatnio też był, kurwa, w samochodzie tym takim specjalnym z misji pobocznej było mało paliwa. To jest niesprawiedliwe. Dosłownie. Zatankuj. Oczywiście nie wziąłem jakiegoś specjalnie dużego tego kanistra, nie? Bo po co? Dobra, wezmę jeszcze jeden. Zalejmy chociaż w miarę do pełna. Ja naprawdę nie wiem, czasami no to, no nie wiem, mam to zużycie, ale to nie wiem, czy to się, znaczy zmniejszone zużycie, ale nie wiem, czy to się nie tyczy tylko i wyłącznie Magnum Opusa. A ja miewam różnorakie szczęście, także wolę jednak zatankować, kurwa, większą ilość. No chyba będę musiał w ogóle wyskoczyć w jakiś sposób, bo nie widzę innego wyjazdu, takiego racjonalnego. Mam w ogóle krótsze pióry, niezdziwione, że ja tutaj sobie chodzę. No i znowu wziąłem, patrzcie, pierwszy kanistr wziąłem prawie pusty, a drugi pełniusi. Pierdolę. Nie wiem, czy to się rozwali, czy nie.
Ale jaka faza? Mamy ten. Kurwa. Mamy. No. Ten marsz taki gonitewny, jak na, no tam polują, nie? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Ja mam taką nadzieję, że w ogóle muszę dojechać do Czarnego Miasta w tym momencie. Ale auto tak wzięliśmy sobie po prostu. Nowy wróg ogniomistrz, no. Jeżeli naprawdę jest ogniomistrzem. Nie wiem. Stwierdziłem, że tamtego warto jeszcze uszkodzić. Dobra, temu chyba nic nie rozjebałem w tym momencie. Poczekajcie, poczekajcie. Ja wiecie, ja lubię mieć spokój jak jeżdżę. Ogólnie. Także no najlepiej kolegów sobie wiecie, strzelić im w oponę po prostu, nie? Ogólnie chyba mi się ostatnie już kurwa naprawdę, ostatnie części wrogów ostatnie pojazdy wrogów odkrywają, ostatnie wszystkie rzeczy się praktycznie robią już w tej grze same podczas przechodzenia tych misji. Takie mam wrażenie. Nie wiem, czy to muszę koniecznie dostarczyć do Czarnego Miasta, ale... Tak powinno być teoretycznie. Że wiecie, że wieziemy go do Czarnego Miasta, tam sobie ten odbiera i dopiero jest zadowolony. No chyba, że mogliśmy do jakiejkolwiek twierdzy. Zresztą można to zobaczyć. Misje na pustkowiach. Oskubać kruka. Zabierz wóz i doprowadź go do krzykacza. No właśnie, no, czyli do Czarnego Miasta musimy jednak dojechać. A ile on jest w Czarnym Mieście, nie? Właśnie mnie nos swędzi. Nie mogę sobie z nim poradzić w tym momencie. Czekajcie chwilę. Ja nie wiem, jak to może coś aż tak bardzo swędzieć, nie? Strasznie duże jest to auto i mało widzę, ale to już chyba szczegół. Nie, ta muzyczka jeszcze, no rozpierdala mnie w tym momencie. Jednak trochę wątku komedyjnego w tej grze zaimplementowali pomimo postapokalipsy, nie? Przeciekawe mnie, jak się nowy Fallout będzie prezentował. Ostatecznie. Mam nadzieję, że będzie fajny. Trójka mi się bardzo podobała. W New Vegas nie grałem, nie wiem czemu. W sumie trójki nie przyszedłem do końca, bo miałem problem w latarenkach. W latarenkach. Nie ten, nie mogłem przejść, właśnie nie mogłem wejść do latarenek. Znalazłem kluczowóz i głośniki, który chciał krzykać. Jej! Dobra, to teraz zejdźmy tam na dół. Idźmy do niebieskiego punkcika. Tutaj będę chyba musiał jakimiś dziwnymi przejściami chodzić ogólnie. O, mamy tu jakiegoś informatorka, tak po prostu po drodze z dupy, wiecie, się tu znalazł. Także fajnie. Pogadajmy sobie z nim. Jak widzę, że tam schodząc mógłbym przyjąć od razu misję główną, ale mam jeszcze jedną misję poboczną do zrobienia. I chciałbym to zrobić koniecznie w tym odcinku. Także z misją główną sobie jeszcze poczekamy chwileczkę. Ale na pewno będzie zrobiona, spokojnie. Czy ja mam jakieś nowe upgrade'y? Tutaj? Nie ma dymu, muszę zrobić. Chrzest ogniowy. No to ja nie wiem. To ja nie wiem. Nie, zrobiłem jakieś dwie misje poboczne i to dalej nie te, co potrzeba. Nie wiem, gdzie mam jeździć. Tutaj, tam, kurwa, jaki tu jest w ogóle labirynt taki duży.
Ni cholery nie wiem, jak się poruszać do końca. Też zobaczyłem. Może zrobię tą poboczną i zrobię misję główną, bo misję główną już widzę, że mam tutaj. A do misji pobocznej muszę sobie jeszcze tam przejść jakoś. Wejść do trzewi. O, sweet. Tłumacz. W rzeźbie uchwycono esencję postmodernistycznych warstw socjopolitycznych, a także wewnętrzny krajobraz miejskiego outsidera. Widać w niej głębię potrzeby bezpieczeństwa w coraz bardziej wrogim świecie oraz niezwykły w swojej potędze dowód na nasz brak skromności. No, ciekawie. Tutaj się muszę przecisnąć, co? Dobra, nie wiem, gdzie mam iść dalej. Inaczej, nie wiem, jak ja mam iść. O. To jakby w lewo. Stay out of the flames. There must be a way to turn this off. No wszystko się musi dać jakoś wyłączyć, Max. No, bo od razu będzie też miejsce do splądrowania, coś mi się tak wydaje. Tu prowadzi wąż i na górę. Musimy sobie powłączać płomienie. A jak się ta misja nazywa? Wait a second. Pauza. Nie ma dymu. Potem będziemy mieli lepsze te, ale to dalej mi coś brakuje jeszcze. Coś mi tu jeszcze brakuje. Okej. Mamy złom, chociaż to dobre. 1 z 11. Coś czuję, że więcej będzie tych pokręteł. Aha, musimy iść tutaj dalej. Dobra, rozumiem. Tam mamy to pokrętło, on tu czuje gaz, co? Dlatego Max musi otworzyć wszystkie zawory i przekierować go, zanim opary go zabiją. Ej, spoko loko. Tylko, że ja od razu muszę, wiecie, eksplorować też, nie? Czy tu coś leży? No. Ja muszę sobie od razu wszystko eksplorować. Nie mógł jakiejś maski gazowej wziąć ze sobą? Co ten Max w ogóle sobie wyobraża? To on nie wiedział, że tu takie rzeczy mogą wyskoczyć? Kurwa, jeszcze jakoś nisko muszę zejść, co? Przynajmniej przeciwników tu żadnych nie będzie. Jakby byli, to by już umarli. Tak na zdrowy rozum. Dobra, nie wiem, gdzie mam iść. Na razie zbieram złom. No tam powoli mi to życie ubywa, faktycznie. Nie wiem, będę się starał może biegać. Dobra, tutaj mamy jedno pokrętełko. Nie wiem, czy to mu dużo dało w ogóle do tego, żeby móc oddychać, nie? Tutaj się coś pali. Nie wiem, tak patrzę, czy złomu jakiegoś nie ominę. No tutaj będzie przejebane szukanie złomu. To jest taki labirynt, kurwa, w tych tunelach. Dobra, widzę kolejny zawór. Jeszcze jeden gdzieś tam. Złomu nie widzę. Kurwa, dlaczego tu nie ma złomów? Nie, dlaczego nie leży to na wierzchu, tylko pochowane jak nie wiem co. Pewnie, żeby nikt nie znalazł. Czekajcie, na górę. Czy to będzie jakoś tędy? Nie, to chyba tam bym musiał na dół trochę zejść, chociaż nie. Czekaj, nie, dobra, tutaj mam wyżej. To będzie gdzieś tu? Tak, trafiłem. Bardziej szukanie chyba tutaj więcej czasu zajmuje dojście na nasze trasy niż reszta. No i Max się przestał dusić, fantastycznie. Opuść wnętrzności. No i mamy elegancką kropkę zaznaczającą nam, gdzie mamy iść, żeby wrócić.
Za cholerę teraz nie będę wiedział, jaki tunel wybrać, żeby wyjść wyżej, nie? Dobra, chyba dobrze idę nawet. To jest strasznie, strasznie stromo, nie wiem, czy Max da radę. Ja nawet dziarsko podbiegłem. Prawda, złomu całego nie zebrałem, ale... Ale dobra, nie ma dymu, zrobione. Nowe ulepszenie grzmotu dostępne. Grzmot trwogi. Jeee, usmażyciela jest nowa misja na pustkowiach. Weźmy sobie za ten warsztat. Nie taran. Grzmot. 1800. Tyle złomu. Tyle złomu. Dobra, ale miałem 16 tysięcy, nie? Te palniki to jest jakiś sześciogniowy. To też chyba usmażyciela. Tak? Co ja robię? Chyba nie jest napisane u kogo. Misja na pustkowiach sześciogniowy. No i tylko tyle. No i to jeszcze będzie jeszcze jakaś misja u spojówki. Nie wiem. Tyle tego. Czy ja mogę zrobić szybką podróż? Pewnie, że mogę. Mogę do smażyciela. Weźmiemy od niego kolejną misję. Napierdzielimy tych misji pobocznych. Jednak jest więcej niż myślałem. To coś się przeliczyłem. Coś u gościa, u którego patrzyłem, ile jest w ogóle misji wszystkich, coś się oszukałem. Speak straight, my architect, my greatest follower. He orchestrated for the gas to be turned off to steal the pilot light. Under my nose, he took the sacred artifact. And by the flame, he did forsake the true path and stole away many of my wildfire flock. Azaris. Traitors, heretics. I need that pilot light back. I will give you whatever I can if you help. Where are they? See, written in our revered script. It calls for all stragglers wishing to save themselves from the damnation of Deep Friar to follow him. Chrzest ogniowy. Architekt. Pewnie chodzi o architekta. Odciął dopływ paliwa, by bezpiecznie dotrzeć do światła i je wykraść. Odzyskaj je i oddaj smażycielowi. Odblokowanie ulepszeń palników, palniki boczne. Czy to jest tutaj coś? Which is where? I see you have a map. I can read these symbols. Let me mark it. Nighttime. Burning Mount. Look for a light. I'll see what I can do. Dotrzyj do płonącego kurhanu i zbadaj okolice. No dobra. Mamy kolejną misyjkę poboczną. W ogóle nam dostały chyba do odblokowania jeszcze opony. Opony i coś jeszcze. Tu mamy jedną misyjkę poboczną, tu mamy drugą misyjkę poboczną. Jestem za tym, by się teraz skierować tutaj. Zobaczymy, bo to jest coś związane z nadzieją. Mam, nie wiem, jakieś czy to ratowanie jej córki, czy co? Nie jestem pewny, ale... Na pewno sobie, wiecie, możemy tam podjechać i zobaczyć, nie? Nie, tam na górze jakieś auta jeździły, czy mi się wydawało? Coś wybuchło, nie wiem, co to się podziało przed chwilą za moimi plecami. Nie mam zielonego pojęcia. On to mi ciągle mówi o jakichś zwłokach, ale te zwłoki to jest chyba jakiś wrak zasypany w tym, a mi to nie jest potrzebne w tym momencie, w żaden sposób. Miałem wyzwania, jeszcze tyle zrobionych wyzwań, aż miałem 50 któryś level chyba w ogóle całego maxa. 54. I dalsze wyzwania wszelakie są dla mnie po prostu bezcelowe. No, mogę sobie przyspieszyć. Nie wiem, gdzie ja tutaj mam dojechać.
Ja coś czuję, że będę musiał zejść w jakieś podziemia. Tutaj wszędzie się schodzi w podziemia. Może te dwie, trzy miejscówki były takie, że się szukało czegoś w ogóle po powierzchni. Także no to w większości trzeba wejść w podziemia, a to jest no tutaj motyw taki, że te szakale chyba nie wychodzą za bardzo na słońce. Także teraz jak jedziemy w nocy, to mogłyby mnie nawet atakować, ale jak na razie nie widzę, żeby to robiły. Ogólnie jak tutaj eksplorowałem te miejscówki, to było raz tylko napotkałem na przeciwników na powierzchni, ale byli schowani w takim, jakby nie wiem, samolocie, kontenerze. Jeden celował do mnie ze snajperki, no i dwóch tam, wiecie, w cieniu sobie siedziało, nie? Dopiero jak do nich podszedłem, to postanowili ze mną walczyć. Tak to nawet nie próbowali wyjść. Nie wiem, oni się chyba w ogóle boją słońca strasznie. Także trochę dziwnie. A w ogóle to wyglądałem jak ten z Gwiezdnych Wojen na Tatooine. Jak oni się nazywali, nie pamiętam. A tu jest jakaś dziurwa. Możemy to sobie wyłamać. Szukaj w okolicy cennych szania, to co ja mam tu wskoczyć? A jak ja stąd później wyjdę? Jeszcze się obsuwa. Patrzcie, co tu się dzieje. Jakoś się przesuwa, jak idę. Sądzę, że to zaraz będę z kimś walczył. Nie wiem, znalazłem jakiś złom. Poszukaj cennych przedmiotów, ale no i co ja tu mam niby znaleźć? Nie mam nic oznaczonego w jakiś sensowny sposób. Także nie wiem, czego szukać, no. Leżały tu jakieś dwa kawałki złomu i to wszystko. Nic więcej nie widzę. Dobra, jest jeszcze jeden złom. Dobra, tam jeszcze jakiś jest. Dobra, tu jest jakaś skrzynka. Co to jest? Zbierz wypasione zawieszenie? Nie, warsztat. Ja nie miałem jakiegoś zawieszenia? A, dobra, to jest to zawieszenie. Ha. No, ale dobra, no. Wiadomo, misje poboczne zawsze warto zrobić. Pomimo, że mamy najlepszą część, no, zdobyliśmy może nie najlepszą, ale też jakąś przydatną. Dobra, to jeszcze coś mogę zdziałać sobie dzisiaj. No, mam jeszcze niby jedną misję poboczną w tym momencie. Nie będziemy jeszcze, wiecie, robić misji głównej. Nie wiem, czy ja stąd wyjdę w ogóle. Dobra, mam tu jakichś przeciwników. Teraz się pojawili, co? Wow! Chciałem sobie strzelić. Pięknie. Tutaj kolega sam padł od tego. Od te blachy. Dobra, mam tutaj niby te, wiecie, te turbo fajne i w ogóle skrzynki. Jedna jest chyba nawet niedaleko. Przynajmniej była niedaleko. Nie wiem, czy ja ją dogonię. Dobra, pobawmy się z nimi. Tak się teraz nie teleportuje szybko jakoś, także nie teleportuje się szybko, nigdzie nie zrobię szybkiej podróży, bo mnie oczywiście nastała burza piaskowa, nie? Dobra, ja bym się tu w jakiejś pozycji defensywnej może postawił do wiatru. Co by mnie jakaś... Dlaczego ja to zerwałem? Pomocy nie, gro, nie, dlaczego? Ja B wcisnąłem przez przypadek, goń! Dobra, żyjemy. Buza się skończyła. A dlaczego ta skrzynka dalej jedzie? Stój, mówię!
Dlaczego gra mi to robi? No stój, skrzynko. Dobra, trochę złomu sobie zbierzemy. Jakieś 450 sztuk powinno być. Jeszcze jedna jest w miarę niedaleko. Tam leży. Dobra, przebiegnę się do niej, żeby. Może nie zniknie, jak będę się na nią patrzył. Się podrapię jeszcze po nosie w międzyczasie patrzenia się na to. Okej, dobra. Rozwalimy tą skrzynkę, zrobimy sobie szybką podróż, zrobimy ostatnią misję poboczną. I cóż, i zakończymy sobie. No i w następnym odcinku, no trudno, trudno, no trzeba robić tą fabułę w końcu, nie? Trzeba robić tą fabułę. Nie mogę go jakoś przyspieszyć. Biegnie do tej skrzyni i biegnie. Z pięści, nie. Szkoda, że nie można tak, wiecie, podbiec z pięści. Kurwa, zajebać. Wkurwiłeś się na skrzynkę, rozpierdalasz ją, a tu chuja się tak nie da, niestety. No dobra, lecimy. Ostatnia miejscówka. Szybka podróż, fast traveling. Stąd? Nie no, może stąd będzie szybciej. Szkoda, że ten ostatni balon jest trochę wyżej mapy. Wtedy byłoby idealnie. Tak to, no trudno się mówi, no nie zawsze nam zrobią punkt szybkiej podróży tak, jakbyśmy chcieli, nie? Ale ciekawie mnie teraz moc tego grzmota. Ja na pewno pancerz drugiego poziomu niszczy od razu. I na pewno byłoby przydatny przy konwojach, nie? W szczególności jeśli chodzi o sam tamten, tą cysternę. One były najbardziej przekurwione, żeby je rozjebać, bo potrzeba było tam, nie no, ze 4 czy z 5 strzałów chyba. Tam już nie mówię o reszcie konwoju, bo reszta konwoju to byli paściarze. Jak się dobrze trafiło, to ginęli dwa naraz. No najgorzej było z cysterną, ale dawało się radę, dawało się radę. No na terytorium spojówki nie powiem, bo najgorsze były te konwoje już. Pomimo wysokich upgrade'ów w miarę szybko mnie dopieprzali. Wiecie, co jeszcze bym chciał zobaczyć? Trochę podniszczyć Magnum Opusa i zobaczyć, jak szybko Garbaty go naprawi. To było ciekawe doświadczenie w tym momencie, no ale tu nie mam żadnych przeciwników. Mogę ewentualnie uderzyć w jakiś kamień. Albo inne tego typu rzeczy. Dobra. Tutaj jest jakaś góra, nie wiem, czy ja znów będę musiał wejść w jakieś podziemia. Czy ja mam stąd kogoś wypatrzeć? Nie jestem pewny. Lornetka. Co? Aha, dobra, to już go znalazłem, tak? Tam mam jechać. Pojedź do obozu architekta. Ale oznaczmy to sobie. Oznaczmy to sobie, żeby wiedzieć, jak jechać. To niby, wiecie, droga prosta, nie? Ale tu są jakieś kaniony. Jakieś takie rzeczy. Tam mam informatorka w ogóle po lewej kolejnego. Te informatory, nie wiem, po co oni się tak pojawiają się i pojawiają. Po to, by powiedzieć mi jakąś naprawdę rzecz oczywistą, nie? Takie bezsensowne. Ja się muszę koło nich jeszcze zatrzymać. Poświęcić na nich tę kurna minutę czasu. Serio? Czego się boisz, kurwa? Koleś we mnie czymś rzucał, to walnąłem w niego grzmotem. A co? Przy okazji to wszystko wyglądało tak, że nie wiedziałem, co się ze mną dzieje w danym momencie. Będę w nich rzucał grzmotem. No mógłbym harpunem, nie? Mógłbym harpunem, ale grzmot to grzmot.
żmota mam sporo. Tam już widzę kolejnego kandydata. Dlaczego on wcześniej nie przeładował tego? Ja nie wiem, teraz się schowa, bo płonie. Idiota. Nie wiem, trochę mnie to podruchało w tym momencie. Serio, nie trafiłem? Czy oni są tacy twardzi? Czekajcie, użyję snajperki aż z radości, no. Proszę bardzo, jak ładnie. O, bo dobra, o, mamy podniszczone auto. Zobaczmy, jak szybko się będzie naprawa toczyła. O, no teraz to jest kurwa tryb ekspres. Patrzcie, kurwa, 3 sekundy i zrobione. No, przynajmniej się, wiecie, udało zrobić eksperyment, nie? Jak mnie tak trochę trzasnęli. Dobra, i co my tu mamy? Co my tu mamy? Pokonaj architekta i jego popleczników. Bitch, please. Nie wiem, czy zrobię to w 5 minut, ale... Jak ja lubię tak od razu, wiecie, wyjechać kurna z tego, z mandziury. Ze strzelby, nie? To jest po prostu piękne. Tego wykończymy. Tego uderzymy. Dobra, nie wiem, czy on tu będzie miał jeszcze jakichś podróżników. Nawet nie wiem, czy tutaj jest złom. Ja nie wiem, czy aż tu nie byłem, czy ja aż tego nie splądrowałem wcześniej. Tak mi się coś wydaje. Nie ma tu jakiegoś miejsca do splądrowania. Może jakiś złom i leży. Na wstępie. Temu kamiemy rąsie. A to jest ten duży taki. Dobra, nie chciałem akurat w niego. Bo on tak już leżał na ziemi. Czy tarczownik, seriously? No jeszcze tarczowników mi tu brakowało. Rozbicie tarczy, kurwa nie. Ła! Co tu się dzieje? O, karniak z nożem. Poczekajcie chwilę. No co za dzień. Chwili spokoju dzisiaj nie mam. Ja tu się muszę ostro skupić, bo mnie nakurwiają. Srogo. Jak nie te to ogary, kurwa. Jak nie ogary, to tarczowniki. Rozbiję mu trochę tarczę, może mi się uda. O, nawet całkiem mu rozbiłem. Dobra, pan coś się biegnął. Dobra, tarczownik dostał w pierdziel. No to super. Ten nie wiem, co atakował w tym momencie, ale o kurwa, zginął. Dobra. Po pasie. Rozbijemy mu trochę tarczy. Nie wiem, czy ona pęka tutaj do końca. Dobra, tu do końca pęka. Dobra, no i został mi ten koleżka tutejszy. Na niego działa strzelba, z tego co wiem. No i jeszcze mogę podbiegać i robić mu karniaki z nożem. Także wiecie, fajnie będzie użyć sobie strzelby i zrobić mu karniak z nożem. Ale oczywiście on ma jeszcze kolejnych kolegów tutaj. Halo, ile on ich ma? Oni sami uciekają przed atakami, także to jest trochę niefajne. O, będę miał broń. Jak miło. Wytłuszmy wszystkich, co by mi się łatwo walczyło, nie? Czy w ogóle tak mogę mu zadać jakieś obrażenia? Mogę. To miło. Potłuczmy go tak po prostu. Póki jestem we furii. Widzę, że to sporo daje w tym momencie.
Dobra, ktoś tu jeszcze do mnie biegnie. No, daj mi broń, daj mi broń. Idiota. Po prostu sam się o to prosił, żeby mi broń oddać. Dobra, jakieś kolejne wyzwanie mi się zrobiło. No patrzcie, lecą te levele po prostu sobie dalej, one sobie lecą, co? Tutaj zabijmy gościa, podbiegnijmy do niego, jebnijmy mu. O kurwa, dobra, za późno. Teraz musi na mnie wyszarżować. No chodź, szarżuj. Idioto. No już go mogę dobić. Pięknie. Oznacz światło. Z tego zbiorę złom, bo on ma dużo złomu przy sobie na pewno. W ogóle ze wszystkich pozbieram co mogę. Patrzcie, ile tego, ile ich tu było. No i oznaczyłem światło. Nie chciałem jeszcze tego robić, gro. Chciałem zebrać łupy. Architekt nie żyje, a światło zostało odzyskane. Może smażyciel wróci teraz do planu obalenia Skrotusa. No i miło, dostałem palniki. Teraz je sobie zobaczymy jeszcze. Już Magnum Opus tutaj naprawdę... naprawdę bardzo niewiele mu brakuje do, wiecie, do bycia Magnumem Opusem ostatecznym. No w ogóle ja nie wiem, po co tamte palniki? Jak ja, żeby wyjść, wystarczy, że sobie zrobię tu. No chyba, że tam było jakieś tajne przejście do ciekawych rzeczy, ale ja nie będę tutaj nic szukał, bo tu chyba nic nie ma. Był złom. Jakiś złom, ale gdzie, co i jak, to ja nie wiem. I tutaj już mam wszystko zebrane. Wcześniej to chyba tu byłem po prostu, nie wiem, jakoś... Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Dobra, zobaczmy te palniki nasze nowe. Czy to będzie wyglądało tak samo, czy... Czy będzie jakiś inny płomień? O, taki... Wow! Patrzcie, teraz to musi mieć damage, no. No dobra, zakończymy sobie tutaj w takim razie. Dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.